dzisiejszej reprezentacji prowadzonych jest przez najlepszą dwójkę sędziowską od 25 lat na tym turnieju. A dlatego najlepsza, bo przez 25 lat Edward Pasieńko, Bogdan Tomicki prowadzą ten turniej. Szanowni Państwo, powiedzieliśmy 25 lat i warto, myślę, jednym, dwoma zdaniami powiedzieć, jak to się zaczęło. Jak przed chwilą pani dyrektor Anna Sankiewicz mówi, pojechaliśmy 25 lat temu na imprezę w tenisa stołowego do Polanowa. Ówczesny dyrektor Leszek Lawiński przyjechał i mówi: Ania, my też coś musimy zrobić. Co robimy? Piłkę nożną. I 25 lat temu tu w Świdwinie po raz pierwszy turniej piłki nożnej placówek zachodniopomorskich. Dyrektor Leszek przez Koszalinski wtedy jeszcze, właśnie, wtedy nie było podziału na te województwa jak teraz. A 8 lat dyrektor Leszek prowadził ten turniej, bo był przed 8 lat jeszcze dyrektorem. Niestety choroba spowodowała nagła, że zakończył ziemskie bytowanie i od 98 roku turniej halowy imieniem wujka Leszka. Pomysł wydawało się szalony, bo to tak nagle. A dzisiaj, drodzy, jesteśmy 25 lat tu w Świdwinie, w różnym składzie młodzieży, ale pomysł jest zawsze ten sam. Wychowawca Marcela Rojewi zgłasza 12 drużyn gotowych do 25. halowego turnieju piłki nożnej placówek opiekuńczo-wychowawczych imienia Wojka Leszka. Jest mi ogromnie miło, że mogę być na tym 25. turnieju, tym bardziej, że mniej więcej w połowie tych turniejów miałam przyjemność uczestniczyć osobiście, ponieważ mniej więcej od 14 lat pracuję w Urzędzie Wojewódzkim i tylko na dwóch turniejach mnie nie było. Także mniej więcej połowa. Bardzo dziękuję pani dyrektor Sankiewicz za to, że kontynuuje tę cenną tradycję, którą rozpoczął pan dyrektor Grabiński, ponieważ te turnieje są dla mnie takim pięknym dowodem na to, jak można pokazać, że można działać na rzecz drugiego człowieka. Za to ogromne podziękowania pani dyrektor, że jest pani w stanie skupiać dzisiaj 12 placówek, ale wiem, że kolejne się dopominają o to, żeby móc na ten turniej przyjeżdżać i tylko i wyłącznie ograniczenie czasowe, ponieważ jeden dzień to jest określona liczba drużyn, które tu mogą brać udział. Serdecznie dziękuję władzom tego powiatu za ogromne poparcie. Do Państwa przyjeżdża się zawsze z ogromną przyjemnością, ponieważ wszyscy działacie na rzecz dzieciaków i na rzecz wspierania tej pieczy zastępczej. Przede wszystkim dziękuję Wam, że chcecie trenować, kochane dzieciaki, i że macie ochotę poświęcać tą swoją sobotę i tutaj przyjeżdżać i raz w roku ją tutaj spędzać. Natomiast dla mnie wygranymi jesteście wszyscy i życzę Wam, żebyście z takim przeświadczeniem dzisiaj tutaj wyjeżdżali stąd. Dziękuję pięknie. Przez 25 lat bez Was ten turniej po prostu by się nie odbywał. Ja wiem, że trzeba stworzyć tą specyficzną atmosferę, którą placówka opiekuńczo-wychowawcza w Świdwinie, jej dyrektorzy, najpierw pan Grabiński, teraz pani Sankiewicz, umieją stworzyć i z chęcią przyjeżdżacie, ale obecność wasza jest konieczna, żeby ten turniej się odbył. 25. jubileuszowy halowy turniej piłki nożnej placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak to dzisiaj pierwszy raz usłyszałem, do województwa zachodniopomorskiego imieniem wujka Leszka, uważam za otwarty. Naprawdę z całego serca dziękuję wszystkim, którzy nas pomagają, pomagają nam i nigdy nie odmawiają, kiedy do nich przyjdę z jakąkolwiek prośbą. Mamy jeszcze wielu z naszych sponsorów z zewnątrz, ze Szczecina także, którzy nam właśnie w poniedziałek przywiozą piękny prezent, ale to już jest nasza tajemnica. Dziękuję serdecznie i proszę pana prezesa Smuczki. Na wniosek pani dyrektor Sankiewicz, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na swoim posiedzeniu w dniu 16 lutego 2015 roku nadało odznakę honorową Przyjaciel Dziecka, które za chwilę wręczę, następującym panom, którzy tutaj stoją. Pan sobie sam skupi, dobrze? Nie będzie tam pod sekreterem. Bardzo proszę. Pan? Czegorczyk, prawda? Bo ja pana też pamiętam gdzieś, na jakichś spotkaniach był pan, nie pamiętam gdzie, u któregoś z wójtów. Pan bywa, to ja wiem, a ja też.
Pan Wasiejko, tak, prawda? Tak. Panu z całą przyjemnością, nie będę przypinał, tak? Bo to pan i tak musi wziąć, z całą przyjemnością panu wręczam, bo niedawno wręczałem synowi. Ma pan o numer większą, numer legitymacji. I pan to... Odznaczenie z legitymacją. Też nie będę przypinał, bo to jest jednak strój służbowy. Jest taka od sobie, dziękuję. To tak wygląda, nieprawdą jest, że go rzeźby, ale prawdą jest, że idea tego turnieju zaczęła się właśnie w Bolanowie, że trwa tutaj 25 lat i anioł do końca świata jedynie życzę, żeby turniej trwał. Wręczam ci. O was dbamy, o wasze względy zabiegamy. Chcemy, byście były szczęśliwe, uśmiechnięte, a że jesteście kochane przez nas, tą brzydszą część świata, to na pewno wiecie. Drodzy panowie, skoro jesteśmy na obiekcie sportowym, poproszę dla naszych pań gromkie brawa, głośne! I to są kwiaty dla nas, drogie panie. Taki sportowy, w tym właśnie momencie. A propos jutrzejszego święta, bo być może zapewne nie będziemy się już dobrze. Dziękuję panom serdecznie. You get-
If you won't impress me.